Cześć, jest wtorek, 12 czerwca. Zapraszam Was na jabłkową minutę z IT. Wczoraj rozpoczęła się organizowana przez Apple konferencja Worldwide Developers Conference, czyli WWDC 2012. Całość otworzyła prezentacja nowych produktów Apple, a następnie dni będą poświęcone dla deweloperów. Pierwsze, co zobaczyliśmy, to odświeżone linie MacBooków Air i Pro. Tak naprawdę nie pojawiło się tu nic niezwykłego, poza nowym 15-calowym MacBookiem Pro. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to cienka obudowa przypominająca serię Air. Ma on niecałe 2 cm grubości i waży 2 kg. Największą nowością jest tu ekran Retina o rozdzielczości 2280x1800 pikseli. Ceny w polskim Apple Online Store zaczynają się od 10 200 zł. Następnie został zaprezentowany OS 10 Mountain Lion, czyli kolejna generacja systemu operacyjnego od Apple. Ma on być dostępny w sprzedaży w lipcu za pośrednictwem Mac App Store, a jego cena wyniesie $20. Najbardziej oczekiwana była prezentacja iOS 6 na urządzenie mobilne Apple. Trzeba przyznać, że jest sporo zmian, zarówno tych większych, jak i mniejszych. System wszedł właśnie w fazę beta i dostępny będzie na jesieni, prawdopodobnie z nowym iPhone'em. Więcej o zaprezentowanych wczoraj nowościach przeczytacie pod linkiem w opisie filmu. Na dziś to już wszystko, dzięki za uwagę i do zobaczenia.